Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani, mam na imię Honrata. Należę do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Radość w Cieszynie. I chciałam się podzielić z Wami moim krótkim świadectwem o tym, co Pan Jezus uczynił w moim życiu. Moje życie zawsze toczyło się blisko Boga. Tak mi się wydawało, blisko Kościoła. Co tydzień uczęszczałam na mszę świętą, modliłam się. Wydawało mi się, że jestem osobą wierzącą, ale w czasie, gdy zaczęłam dorastać, gdy zaczęłam wchodzić w dorosłość, przekonałam się, że tak naprawdę nie znam Boga, że nie doświadczam Go w swoim życiu. I w chwilach trudnych uciekałam się do świata, zamiast do Boga o pomoc. Pomocy szukałam w tym, co mówi świat, w tym, co świat daje, w tym, co świat radzi, jak w danej sytuacji w życiu postąpić. Dla mnie Słowo Boże było tajemnicze. Ciężko mi było odnaleźć wskazówkę w Piśmie Świętym, jak postąpić w danej chwili. I szukałam po prostu łatwych rozwiązań na kłopoty, które przytrafiały się w moim życiu. To spowodowało, że moje życie bardzo się skomplikowało. Było coraz trudniejsze. Rodzina, którą założyłam, która była moim marzeniem, zaczęła się rozpadać. To były bardzo trudne doświadczenia. I ja nadal nie umiałam znaleźć rozwiązania na tę sytuację. Dalej szukałam, szukałam porad w poradnikach psychologicznych, w jakichś poradach znanych ludzi. W końcu zaczęłam uciekać się do jakichś wróżb, horoskopów, szukałam tam jakichś wskazówek, kart anielskich, bo wszystko to jakby, te wszystkie problemy tak mnie zaczęły przerastać, że nie byłam w stanie jakby sobie sama z nimi poradzić i nieustannie szukałam pomocy w tym, co podsuwał mi świat. To doprowadziło do tego, że moje życie się rozpadło, moja rodzina się rozpadła. Ja wewnętrznie, duchowo byłam zrozpaczona, nie umiałam sobie z niczym poradzić. Żadne porady kogokolwiek po prostu nie działały, nic nie wychodziło, wszystko się rozsypało. I byłam w takim, powiedzmy to, w załamaniu psychicznym. Nie umiałam sobie z niczym poradzić. To była taka ogromna ciemność dla mnie, ten świat, to wszystko wydawało mi się po prostu już nie do ogarnięcia, to moje życie. Miałam chwile takie, że już mi się nie chciało żyć, bo wszystko mnie przerosło. I w tym wszystkim przyszedł do mnie Jezus. Przyszedł tak nietypowo. Pewnego dnia przechodziłam obok księgarni chrześcijańskiej i zobaczyłam na wystawie dzienniczek Faustyny. Wydawało mi się, czułam takie pragnienie w sercu, że mam go kupić, ale opierałam się temu. Za trzecim razem, tak jak wspomniałam, weszłam do sklepu i kupiłam. Kupiłam go i zaczęłam czytać. Zaczęłam czytać i stwierdziłam, że no, bardzo piękna książka, cudowne przeżycia Faustyny. Ale to nie jest dla mnie, to nie jest w stanie mi pomóc. Ja mam koszmarne życie, moje życie jest totalnie rozbite. I odłożyłam tę książkę. Jeszcze tak przez jakiś czas leżała ta książka, a ja zmagałam się dalej sama. Próbowałam, ale nic kompletnie mi nie wychodziło. Pewnego dnia poczułam w sercu takie pragnienie, żeby jednak otworzyć tę książkę. Ale tym razem nie otworzyłam tam kolejnej strony, tylko tak przypadkiem. I niesamowite było to, że gdy ją otworzyłam,
Były tam słowa Pana Jezusa. Nie pamiętam dosłownie tych słów, ale były dokładnie na daną sytuację moją, dokładnie to, czego potrzebowałam w tym dniu, bo tak niesamowite uderzenie w moje serce, tak niesamowita pewność wstąpiła we mnie, że Bóg jednak jest ze mną, że jest ze mną w tej sytuacji, że czuwa nade mną, że On wie, co się dzieje w moim życiu i że chce mi pomóc. To było tak niesamowite doświadczenie, takie przekonanie w moje serce mocno weszło, że On jest. Że to nie jest Bóg daleki, który taki mi się wydawał, że jest Bogiem dalekim, że On jest tam szczęśliwy, a ja tutaj na ziemi się męczę i jakoś muszę to życie przeżyć. Pierwszy raz w życiu doświadczyłam, że Bóg jest przy mnie, że mnie kocha i chce mi pomóc. I to spowodowało, że w moim sercu pojawiła się nadzieja, że skoro Bóg się pojawił w moim życiu, to On chce coś uczynić, chce mi pomóc i że chce działać w moim życiu. Ale jeszcze nie wiedziałam jak i nie wiedziałam, jaki jest Jego plan. I zaczęłam czytać tę książkę, zaczęłam otwierać. I niesamowite było to, że zaczęłam odnajdywać w tym dzienniczku odpowiedzi na to, czego szukałam, czego potrzebowałam. Tego nie da się opisać. Nie da się kogoś przekonać. Po prostu trzeba tego doświadczyć. Jak się zmieniło moje życie? Zaczęłam budować swoją relację z Bogiem. Ta relacja z Faustyny mi bardzo w tym pomogła. Otworzyła moje serce na to, żeby mówić do Boga, mówić o tym, co czuję, o tych swoich problemach. Zaczęłam po prostu rozmawiać z Bogiem i pytać Go o różne rzeczy i prosić, tak po prostu. I Bóg zaczął działać w moim życiu. Zaczęło się to życie powoli układać. Nie było to tak od razu. Relacje te wszystkie trudne wymagały czasu. Ale ja już wiedziałam, że nie jestem sama, że Bóg jest za mną i mi pomaga. I to nie było tylko takie, Bóg mnie kocha, pomaga. Bóg mi naprawdę pomagał w codzienności. Były sytuacje, w których brakowało mi pieniędzy na jedzenie, na życie. I Bóg zawsze mi pomagał. Zawsze posyłał ludzi, którzy z otwartym sercem pomagali mi. To były niesamowite doświadczenia. Niesamowite takie zapewnienia właśnie poprzez innych ludzi. Bóg dawał mi takie poczucie bezpieczeństwa, tego, że jest przy mnie, że mogę na Niego liczyć, chociaż sytuacje były bardzo trudne i wydawały się beznadziejne. On wszystko przemieniał. On dotykał mojego serca, uczył mnie, jak kochać ludzi. Pan Jezus doprowadził mnie też do wspólnoty. Z kolei we wspólnocie też doświadczyłam takiej opieki, troski innych ludzi. Tego, że mogę z kimś porozmawiać o Bogu, to było też bardzo dla mnie takie wspierające. I co ważne dla mnie też, tam pierwszy raz jakby nauczyłam się czytać Pismo Święte i rozumieć. Odkryłam, że w Słowie Bożym jest wszystko to, czego potrzebuję. To, co Bóg mówi, wskazówki, rady na każdą sytuację. I niejednokrotnie przekonałam się, że właśnie to, co Bóg mówi, jest prawdą. Że Jego Słowo jest tym, które leczy, które wspomaga, umacnia. Teraz proszę Boga, by dał każdemu z Was łaskę otwarcia się na Jego miłość, na Jego Słowo, na to, z czym chce przyjść do Waszego życia. Boże, daj nam, proszę, poznać Twoją miłość, doświadczyć Twojej miłości każdemu z nas. Daj nam serce otwarte na Twoją obecność, na Twoje Słowo. Daj nam żyć z Tobą, Twoim Słowem każdego dnia. Proszę Cię, Panie.
Amen.